Witam was, moi kochani, bardzo serdecznie. Ja jestem Marcisa, wy jesteście wy. Oto jest Wiedźmin, część pierwsza. Edycja rozszerzona. Nie wiem, po co mówię, to dopowiadam tu jeszcze edycja rozszerzona i to, że Wiedźmin pierwszy. Bo wszyscy wiedzą, o co chodzi, ale... Żeby mówić. Nieważne, wczoraj, czyli w poprzednim odcinku zajmowaliśmy się z przyrządzeniem eliksiru, bądź bardziej lekarstwa dla Triss. Gdyż jest dość ciężko ranna, z tego co wiem. Oraz gadaliśmy z Vesemirem o sprawach ważnych i ważnie i mniej ważnych. Czyli na przykład o historii Kaer Morhen, o tym dlaczego to miejsce jest takie jakie jest. W tym odcinku chciałbym pogadać jeszcze z Eskelem i Lambertem, zanim oddamy Triss lekarstwo i opuścimy Kaer Morhen. Coś jeszcze zrobimy, zanim opuścimy Kaer Morhen? A no tak, jeszcze musimy Leo pochować. I muszę się wam z czegoś wyżalić, no bo... Jest gorąco, jest 30 maja. Jeszcze nie lato. Ale już żar sypie się z nieba. Kurwa. Do tego taki dylemat. Otworzyć okno, czy go nie otworzyć? Jak go nie otworzę, to jest gorąco jeszcze bardziej. A jak je otworzę, to mam wszędzie pełno tych małych, cholernych muszek. Tak o tobie mówię, ty cholerne latadełko. I ktoś się przespacerowywuje. Po aparycji poznaję, a jednak myślę... Jednak Eskel myślałem, że Lambert. Eskel, gdzie ty leziesz? Chodź. Potrzebujesz czegoś, wilku? Mam kilka pytań. Słucham. Możesz powiedzieć mi coś o eliksirach? Bazą alchemiczną jest alkohol. Im lepszy, tym czystszy i bardziej wartościowy eliksir ci wyjdzie. Dużo. Widzę, że dobrze się tu czujesz. Zawsze wolałem zbrojownię od laboratoriów alchemicznych. Jesteśmy na korytarzu. Rezemir, mimo iż zawsze powtarzał, jak ważne są eliksiry, nie zna się na tym najlepiej. W końcu jest instruktorem szermierki. Stara się nam przekazać wszystko, czego go nauczono. A to było parę ładnych lat temu. Ja nie lubię się paprać w tych wszystkich proszkach, grzybkach i innych świństwach. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss? Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Vesemir powie ci więcej na ten temat. Zgłębmy temat. Myślisz, że Triss nie wykorzystała swojej magii, żeby dostać się do laboratorium? Szanuję nasze sekrety. Poza tym wiele dla nas zrobiła. Dla ciebie. Mówiąc krótko, ufam jej. W takim razie nie rozumiem, czemu nie pokazaliście jej laboratorium. Triss chciałaby wykorzystać nasze sekrety, żeby czynić dobro, leczyć ludzi i tym podobne. Nie mam co do tego żadnych wątpliwości. Jednak to nie takie proste. Znasz historię o gnomie Alfredzie Nablu? Eskel, straciłem pamięć. Jak wszyscy z jego rasy, był niezrównanym wynalazcą. Po wielu latach pracy odkrył materiał o niesamowitych właściwościach. Miał on służyć głównie do prac w kopalniach i kamieniołomach. Alfred, mimo że niewątpliwie był geniuszem, nie przewidział, do czego jeszcze może posłużyć jego wynalazek. Inni szybko skojarzyli, że substancja wyrywająca z ziemi najtwardsze kawały granitu może też burzyć mury zamków. Byli też tacy, którzy zastanawiali się nad wykorzystaniem jej w walnej bitwie. Rozumiem, do czego zmierzasz. Co się stało z Alfredem i jego wynalazkiem? Czarodzieje nie dopuścili do rozpowszechnienia tego cudu. Alfred popełnił samobójstwo, a jego pracownia spłonęła. Jeżeli dobrze pamiętam, to jest nawiązanie do autora Dynamitu. Jeżeli dobrze pamiętam, autorem Dynamitu był Nobel? Chyba tak. I to wszystko, co pamiętam. O, i swoją drogą, Eskel wspomniał o gnomie. Zapomnijcie, kurwa, że w którymkolwiek Wiedźminie grze zobaczycie jakiegokolwiek gnoma. Nie ma. Nie mam pojęcia dlaczego. Powiedz, bylibyście w stanie przeprowadzić mutację Leo przy pomocy Triss?
Być może. Nie wiem. To trudna sprawa. Nigdy nie pokazaliśmy Triss laboratorium. A ostatnie mutacje przeprowadzono wiele lat temu. Jeszcze przed bitwą. Wesemir powie... To już mówiłem. Nie mówiłem o tym, pójdę pogadać z Wesemirem. Ej. W czym mogę ci pomóc? Powiedz mi o próbach. Cały proces składa się z trzech etapów. Pierwszym jest wybór. Leo właściwie go już zakończył. Polega on na ciężkim, morderczym treningu połączonym z odpowiednią dietą. Domyślam się, że ta dieta to coś więcej niż zwykła marchewka i sałata. Tak. W laboratoriach rosną unikalne grzyby, mchy, trawy i zioła. W połączeniu z treningiem jesteśmy w stanie znacznie zwiększyć przyrost masy mięśniowej, przemianę materii, kondycję. Słowem, ogólną wydolność organizmu. Wszyscy przechodzą pierwszy etap? Niestety nie. Najczęściej wysiada wątroba i serce, czasem psychika. Nadmiar agresji, niekontrolowane wybuchy gniewu, depresje. O czym jest mowa? O etapach przemiany człowieka w Wiedźmina. Rozumiem. A drugi etap? Próba traw. Wymyślono o niej więcej bzdurnych bajek niż o Śniegowej Królewnie. Przed napadem w laboratorium były retorty, piece alchemiczne, receptury, zioła i trawy. Brakowało tylko czarodzieja i magii. Widziałeś próbę na własne oczy? Tylko jedną. Naszą. Kiedy zbielały ci włosy, myślałem, że wariuję. Trawy wpływają na system nerwowy. Proces musi być kontrolowany magicznie. Efektem jest błyskawiczny refleks. Tempo reakcji nieosiągalne dla zwykłego człowieka. Przeżywa 4/10. Ostra selekcja. Powiedz o ostatnim etapie. Zmiany, czyli mutacja oczu, szpiku kostnego, zmiany hormonalne. Nie znam się na tym najlepiej. Dzięki nim widzimy w ciemności. Nasze rany goją się 2-3 razy szybciej niż u normalnych ludzi. Do tego dochodzi zwiększona odporność na trucizny. Brzmi nieźle. Jaka jest tego cena? Sterylność. Jesteśmy bezpłodni. Zmiany są nieodwracalne? Całkowicie. No niestety. Mutek. Do tego dodam jeszcze, że czarodziejki też są bezpłodne. Widziałeś magiczną kulę? To co pamiętam. Byłem wtedy na polowaniu. Zanim nadeszła, do lotu zerwały się chmary lelków kozodojów. Całe setki. Szare, niesamowicie szybkie kształty. Dziki, urywany tryl. Szybkie klaskanie skrzydełek. W sumie to normalne. Chociaż nie zawsze jest ich tak dużo, nie zawsze wyją tak potępieńczo. Potem nadeszła burza. Wiedziałem, że nici z polowania, więc ruszyłem do Kermoren. Po drodze trafiłem na pozostałych. Nie pamiętam według czyich przesądów lelki, kozodoje, takie ptaszory zwiastują śmierć. Powiedz mi o próbach, to gadaliśmy tam. Tylko nie wykorzystałem opcji, zmieńmy temat. Czy chce nam się w połowie rozmowy przerywać? Bywaj. Dobra, ze Skellem już pogadaliśmy. Tą drogą, gdzie teraz? Może nie tutaj, tylko do biblioteki, Marcisławie. Niepokój wieczorny, chociaż do niego też możemy zajrzeć. Czegoś tutaj nie przegapiłem. O, jesteś. Chuju, a ja cię chciałem szukać w bibliotece. Przy okazji. Mówiłem o tym, że zapisów się robi dużo. Mamy 3 odcinki za pasem. Trochę tego jest. Witaj ponownie. Co sądzisz o bandytach? To byli jacyś amatorzy. Gdyby nie wsparcie maga i przerazy, załatwilibyśmy ich z zawiązanymi oczami. Jednak mieli maga i przerazę. Zabili Leo i okradli nas. Masz rację, Wilku. To poważna sprawa. Musimy ich dopaść za wszelką cenę. Leo powiedział, że prawie cię pokonał. Kiedy nadeszła ta piekielna burza, ćwiczyliśmy szermierkę na grzebieniu. W pewnym momencie tak mi szarpnęło medalionem, że prawie spadłem. Smarkacz to wykorzystał. Miał potencjał. Potem zjawiła się Marigold, cała roztrzęsiona. Bredziła, że mamy iść śladami Gonu, że to ważne i tym podobne. Wesemir się zgodził. Zawsze miał do niej słabość. Resztę znasz. Nie lubisz Triss? Za bardzo zadziera nosa. Może trochę.
Opowiedz o stylach walki. To jest ciekawe. Są trzy style tradycyjnej szermierki oraz ich odpowiedniki opracowane specjalnie na potrzeby walki z potworami. Powiedz więcej o tradycyjnej szermierce. Kaer Morhen to szkoła wilka. Staruszek Vesemir zawsze chciał, żebyśmy zostali nie tyle magami, co przede wszystkim wojownikami. Chociaż znaków też się uczymy. No ale do rzeczy. Istnieją trzy style walki, którymi posługują się Wiedźmini. Addan Enie, czyli ognisty tancerz. Dla uproszczenia nazywamy go stylem szybkim. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Po kolei, najpierw może od stylu szybkiego. Ognisty tancerz, brzmi ciekawie. Stworzył go legendarny elf i szermierz poeta Nissail. System kroków i cięć oparty jest na obserwacji dzikich kotów, szczególnie ocelotów używanych przez elfich władców jako ochrona pałacowa. Ten styl zakłada maksymalne wykorzystanie szybkości i zwinności kosztem siły uderzenia. Ognisty tancerz nie daje przeciwnikowi czasu na zadanie ciosu. Jak pisał Nissail, szermierz idealny jest płomieniem. Nie można zranić płomienia, a każde jego dotknięcie zadaje rany. To styl bardzo popularny wśród elfiej arystokracji. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw, czyli styl grupowy. I wreszcie temerski diabeł, uwielbiany przez landsknechtów i innych mocarzy. Czyli inaczej styl silny. O którym opowiedzieć? Co się właśnie wydarzyło? Powtórzył ostatnią kwestię z przed wejścia w tą opcję, w to podmenu dialogowe. Opowiedz o tym wiroledańskim Nef de Fejne Gledyfie, czyli tańcu tysiąca ostrzy. Jakoś tak to było, nie pamiętam. Powiedz o wiroledańskim. Jego nazwa w bezpośrednim tłumaczeniu znaczy 9 słonecznych mieczy. Jebałem. Został opracowany przez fechmistrzów z Wiroledo i miał służyć do walki z wieloma przeciwnikami naraz. Główny nacisk kładzie na skomplikowane systemy cięć. Podobno mistrzowie tego stylu potrafią skutecznie walczyć nawet z 9 przeciwnikami. Wiroledański Nef de Fejne Gledyw. Dobra, to już mówiłeś. Jeszcze temerski diabeł. Temerski diabeł brzmi swojsko. Nie będę ukrywał, nie ma tu żadnej filozofii i poetyckich porównań. Wymyślili go temerscy landsknechci, a to proste chłopy. Najlepiej sprawdza się w walce z ciężkimi, opancerzonymi przeciwnikami. Wiroledański Nef de Fejne... Dobra. Zmieńmy temat. Jak chcesz. Warto rozmawiać. Bywaj. Nie, jeszcze style walki przeciwko potworom. Witaj ponownie. Aż tak szybko z prologu nie wyjdziemy, moi drodzy. Opowiedz o stylach walki. Istnieją trzy style tradycyjnej szermierki oraz ich odpowiedniki opracowane specjalnie na potrzeby walki z potworami. Interesują mnie techniki walki z potworami. Niewątpliwie zauważyłeś, że nosimy 2 miecze. Część potworów jest odporna na żelazo. Nie da się ich zarąbać zwykłym mieczem. Na przykład? Wilkołaki, wampiry, dżiny i inne magiczne bestie. Techniki walki srebrnym mieczem wywodzą się z tradycyjnej szermierki. Mimo to istnieją duże różnice. Nie ma parad czy ripost. Są głównie kroki, uniki, piruety i inne akrobacje. Spróbujcie zripostować trolla. Taki właśnie powód, dlaczego ich nie ma. Mam nadzieję, że szybko odzyskam pamięć. Inaczej może być ciężko. Będzie dobrze, wilku. Twoje ciało przypomni sobie wszystko, co trzeba. Pewnych rzeczy się nie zapomina. Jeśli chodzi o dobór stylu, to musisz się zdać na wyczucie. Mogę ci podać kilka przykładów. Kikimory, graveiry, fledery. Najlepiej kasować diabłem. Ognisty tancerz świetnie się nadaje do zabijania bargestów i upiorów. Wiroledański... Generalnie do wszystkiego, co atakuje grupowo. Ale na początek ogranicz się do utopców. Dzięki, Lambert. Nie ma sprawy, wilku. Przydatne info, bo z tego co pamiętam wszystkimi... Tak, z tymi wszystkimi potworami się spotkamy w grze. Bywaj.
Dobra, zapisik może, bo czemu nie? Na razie ich jeszcze dużo nie mamy, no to zróbmy ich jeszcze więcej. Wrócimy się do Wysemira? A chodźmy na chwilę. Nie tam. Tam Lambert sobie Eskel sobie ćwiczy. Tą drogą widać stąd Wysemira? Nie będzie go widać, no bo po co ma go być widać w tle? Tą drogą kwestia uników. Może o tej kwestii wrócimy, jak będzie jakaś walka. Bo szczerze mówiąc, ja już sam nie pamiętam, o co chodziło z tymi unikami. Czy uniki są tylko za pomocą tego podwójnego kliknięcia kierunku, czy także podczas walki po prostu. Tak? Wydaje mi się, że też podczas walki, bo... Chciałem o coś spytać. Pytaj. No, bo potwora nie sparujemy. Dobra, już masz nic. Jakieś podejrzenia, nie pogadamy. Nie. Dobra, było szybkie, nie? Oczywiście pominąłem kwestię. Nie zatrzymuj gry. Tą drogą zobaczyłem sobie na internecie i ten tutaj obraz to jest bez dwóch zdań lekka przeróbka świętego Jerzego. Jestem tego pewny. Przeróbka świętego Jerzego walczącego ze smokiem. A pozostałe nie mam pojęcia. Nie tędy, tędy. Co idziemy zrobić? Idziemy zanieść Triss lekarstwo. I wydaje mi się, że to będzie ostatni odcinek, który poświęcimy na Kermoren. Bo ile można łazić po prologu? Ten prolog się robi w pół godziny, ja go robię już trzecią. Ty co robisz? Najpewniej miał go ostrzyć, ale... Co ty odpierdalasz? W czym mogę ci pomóc? Nie odpierdalaj. Bywaj. Dobra, kolega najwyraźniej pojebało, no to zostawmy go. Prędy to będzie tędy. Nie, nie tędy, tędy. Wchodzę do pokoju Triss. Szafa, 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 szafa. Więcej szafek. Dwie wody. Udziec barani. Kozie mleko. Lep. Trzy wody. Kamień szlifierski. Jakby nam kiedyś był potrzebny, no to mamy. Teraz gdzie? Na górę. Bo tam jest rozwalone. O! Pamiętacie, to jest to z... Jak na dole byśmy szli w lewą stronę. To są te schody, gdzie tutaj się zatrzymałem i podziwiałem widoczki z okna. Z okna! Prowizorycznego okna. Dobra, chodźmy do Triss. Piękna komnata, swoją drogą to w tej komnacie... tego co mi się wydaje, nie. A może i jo? Wygląda bardzo podobnie do komnaty z początku trójki. Że tam był jeszcze balkon. Jeszcze komoda. Triss nie ma nic przeciwko, że ją troszeczkę okradniemy. O! Czerwono wino z Tassin. Poisson. Wymowa. Dobra. Wstawaj. Podarunki. Kliknij dwukrotnie ikonę lekarstwa dla Triss, żeby jej je dać. Wskazówka, że możesz również przeciągać przedmioty z ekwipunku i upuszczać je na ikonę dłoni, dając odpowiednie podarunki. Możesz
Kupić się w łaski niektórych postaci. Bo niektóre postacie nie będą chciały z nami gadać, jeżeli im nie damy czegoś. Tą drogą ciekawa rzecz, o tym nie pamiętałem. Możemy układać sobie przedmioty w ekwipunku jak chcemy. Myślałem, że się układają automatycznie. Dziękuję, Geralt. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi: tylko mi tu nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. O, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermoren. Dotrzymasz mi towarzystwa? Oczywiście. Z przyjemnością. Chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze, jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, Triss. Ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przeszłości. Oczywiście. Nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Vesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Co by tu odpowiedzieć? Ciągnijmy dalej. Nie ma nic do wybaczania. I bardzo nam pomogłaś. Radość, której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt, tak bardzo tęskniłam. Chodź, sprawdzimy, czy to rozpadające się najlepsze łóżko w Kermoren jeszcze się do czegoś nadaje. Dostaliśmy kartę. Naszą pierwszą. Gdyż... Geralt, byłeś wspaniały. Jak zwykle. Jak zwykle? Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamali się do laboratorium, zabili Leo. Ukradli mutageny i uciekli. Biedny Vesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mutagenów, konsekwencje mogą być katastrofalne. Nie traćmy więcej czasu. Chyba, że chcesz o coś spytać. Oczywiście, że popytamy, ale to za chwileczkę. Co ja chciałem powiedzieć? A no tak, to już chyba wszyscy wiedzą, w Wiedźminie jedynce za zaliczanie ładnych panienek dostajemy karty. A nieważne. Już myślałem, że kichnę, ale jednak nie kichnąłem. Co by tutaj... O! Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. Doskonale kontrolował moc zaczerpniętą z kręgu. Być może rośnie nam drugi Vilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziedzińcu. Chciałam cię nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Jakiej? Ej, ej! Geralt, możemy już iść? Ja chcę jeszcze pogadać o... Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem. Musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa? Naprawdę trudno powiedzieć. Badania umysłu są skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę pamięci, byłoby znacznie łatwiej. Cóż, teraz nie ma czasu na badania. Geralt, możemy już iść? Jeszcze tylko... Wspomniałaś o konsekwencjach kradzieży. Większość czarodziejów i władców sprzedałaby własną duszę, aby dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje żądza władzy chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy, potrzeba czarodzieja, który opanował arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim.
a takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta, królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na czcze rozważania, mamy za mało informacji. Masz rację. Geralt, możemy już iść? Teraz... jo. Ruszajmy. Nie dajmy Wesemirowi czekać. Chodźmy więc. Czas opuścić Kermoren. Pochować Leo. Nie wiemy, skąd przyszli bandyci, ani kto za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej odnajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen. Chyba, że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja mam się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczności. Kiedyś odczarowałeś jego córkę. Może tam natrafisz na jakieś ślady. Triss, co zamierzasz? Spróbuję uruchomić swoje wpływy. Jak się czegoś dowiem, skontaktuję się z Geraltem. Kiedy Geralt odczarował córkę Foltesta? Intro. Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w Wyzimie. Triss. Nic nie mów, Geralt. Nie znoszę pożegnań i jeszcze się rozpłaczę. A nie ma nic bardziej żałosnego niż płacząca czarodziejka. Nie daj się zabić. Drugi raz tego nie zniosę. Żegnaj, Geralt. Do zobaczenia. Bandytom udało się ukraść strzeżone od wieków wiedźmińskie tajemnice. Cyrikański czarodziej okazał się zbyt potężny nawet dla Triss Merigold. Wiedźmini ruszyli na poszukiwanie, klasycznie, w cztery strony świata. Popatrzcie, wierzba. Dobrze pokazuje? Geralt z Rivii udał się na południe, do Wyzimy. Mają urok te malowidła. Malowidła, obrazy. Na loadingach. Na tych przerywnikach. Rozdział pierwszy. No, jestem zmęczony. Już niedaleko, zaraz będziemy na miejscu. Jak myśleliście, że na razie było takie normalne fantazy, no to wchodzimy w dark fantazy. Chcesz mleko z miodem? Chcesz? Tak, chcę mleko. Co to za psy? Jakie psy? Alvin, zrób dokładnie, co ci powiem. To bardzo ważne. Biegnij najszybciej, jak potrafisz, do karczmy. Nie oglądaj się za siebie. Zrozumiałeś? Te psy są złe. Biegnij! Co jest? Zamykaj bramę! Bestia! Bestia atakuje! Alarm! Światło. Bro, nie rób mi tego. Ej.
Ej! Gro! Tym optymistycznym akcentem musimy zakończyć dzisiejszy odcinek. Nie mam pojęcia, co się stało. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy. W następnym odcinku zobaczymy, co się działo, co będzie się działo dalej, moi drodzy. Jak na razie dzieje się coś złego, ponieważ są psy i one są zielone i one szczekają i zjadają jakieś trupy. Ja oczywiście znam grę, ponieważ przechodzimy ją parę razy. Ale cóż, ja byłem Marcisław, wy byliście wy, to był Wiedźmin. Mam nadzieję, że wam się podobało, zostawcie lajka, jeżeli tak, i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.